Hej kochani, dziś mam dla Was taki nietypowy test. Mam tutaj nowy produkt, nowy w ogóle jeżeli chodzi o samą formułę, zamysł produktu. To jest lip powder, to jest produkt do ust, ale w pudrze. Jestem bardzo ciekawa, jak się spisze. Widziałam już jakieś zajawki gdzieś na azjatyckich stronach, gdzieś też widziałam na YouTubie, ale nie klikałam w nic, nie chciałam się niczym sugerować. Po prostu zamówiłam. Dam Wam link na dole, skąd zamówiłam, ponieważ zamawiałam z Amazona. Kosztowało kilka funtów i razem się przekonamy, jak to się sprawdza. Nazywa się to Rire Lip Powder. I takie opakowanie i było do wyboru kilka kolorów. Ja wybrałam sobie Sugar Rose. I zamawiając Amazona przyszło mi to, słuchajcie, w dwa dni. Po prostu w dwa dni razem z książkami pojawił się ten produkt, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. Najpierw jednak zmarzę sobie to, co już mam na ustach, zetrę. Nie powiem, troszkę się stresuję, że to się rozsypie. Może najpierw spróbuję na ręku, nie jestem taka odważna. I na ręku wygląda tak. I Boże, jestem w szoku, to się zamieniło w coś mokrego. Jak może się puder zamienić w coś mokrego? Zaraz zobaczymy. Trzymajcie kciuki, bo jest to naprawdę sypkie. O wow, to się zamienia, słuchajcie, to się normalnie tutaj sypie. I z pudru zamienia się w mokre. Ale aż mi naleciało do gardła ten puder. I zobaczcie, jak się utlenia na ustach. Czuję, że to jest w konsystencji pudrowe. Leci to do gardła, ale na ustach już jest mokre. Bardzo dziwna konsystencja, bo czuję, jakbym miała coś takiego suchego. Jakby, do czego by to porównać? Jakbym miała trochę piasku na ustach. Dosłownie. Ale kolor, jak widzicie, jest żywy. Kolor jest naprawdę intensywny i daje to efekt bardzo matowej pomadki. Nie wiem, jak tu w kamerze wygląda, ale na żywo jest faktycznie matowy. Kolor to jest taki czerwony, ale można powiedzieć troszeczkę zgaszony. Nie jest taka mocna czerwień i nie pokrywa też ustach w 100%. Jest troszeczkę bardziej jak lip tint, coś w tym stylu. Ale efekt mi się podoba, jest całkiem ciekawy. Muszę Wam pokazać, że to jest naprawdę puder. Widzicie? To jest normalnie puder. Teraz to rozcieramy. I zamienia się w mokre. Nie, po prostu w to nie wierzę. Co to w ogóle jest? Jak to jest możliwe? Widzicie? Powtórzę to, bo normalnie ktoś mi może nie uwierzyć. Nasypałam. O, że jest to proszek. I zamienia się w płyn. Ale czad! Ale to jest czad! Jak to jest w ogóle zrobione? Jak to jest możliwe? To jest niesamowite. Widziałam po miniaturkach zresztą, że coś, to jest coś niesamowitego i dlatego to zamówiłam. Przy okazji właśnie innych zakupów, bo ja zawsze na Amazonie kupuję książki, wiecie, angielskie. Jestem po prostu w szoku, jak to działa. Jestem pod wielkim wrażeniem. Nie wiem, jak to się będzie długo trzymać, nie mam pojęcia. Wydaje się spoko, naprawdę. Kochani, także jeżeli zastanawiacie się nad pomadką w pudrze, to jest tak czaderskie. Nie widziałam dawno tak fajnego kosmetyku. Nie ma to żadnego konkretnego smaku, nie ma też za bardzo zapachu, wręcz jest troszeczkę gorzkie, mogę powiedzieć, ale mam wrażenie, że wżarło to się w usta trochę jak tint. Ma fajny kolor, daje matowy efekt i jest pudrem, w ogóle szok. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Będę testować na pewno inne kolory, zamówię sobie też inne, bo jest to fajny kosmetyk. Tak jak ostatnio mieliśmy kilka negatywnych recenzji, to będzie pozytywna i jestem pod wrażeniem. Jedyne co trzeba uważać, żeby tego nie rozsypać gdzieś na rzeczy, bo jak to się zamienia w płyn, no to już może nam zostawić plamę i może być trudne do usunięcia, ale na ustach wygląda super. Także zostawcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało i jak najbardziej Wam to polecam. Wrzucę Wam link do Amazona, z tego sprzedawcy, gdzie to kupiłam. I moim zdaniem przez to, że to jest puder, to będzie to bardzo wydajne, bo używamy jedynie odrobinę produktu, a pigment jest, jak widzicie, spoko. Także to tyle, zostawcie kciuki w górę i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, pa! I can read between